Jesteśmy nad Morskim Okiem. Przedwczoraj weszłem na rysy. I muszę wam powiedzieć, oczywiście od strony słowackiej, bo od polskiej o wiele więcej ludzi wchodzi jak normalnie. Tak jest zawsze. Weszłem, ale muszę wam powiedzieć, że lepiej wchodźcie od strony słowackiej, bo serio od polskiej ciężko. Od słowackiej lepiej się wchodzi. Muszę wam powiedzieć, że na końcu od strony słowackiej macie podejście takie bardziej na doświadczenie już pod szczytem. Są jakieś tam ułatwienia, ale pod szczytem od strony słowackiej powinno być więcej łańcuchów, więcej takich rzeczy do ułatwienia, spinaczki, ale weszłem, mówię serio. Zobaczcie sobie, jak tu pięknie. Pięknie tu jest, moi drodzy. Idę sobie szlaczkiem wokoło Morskiego Oka. Także przepraszam, jak pomijam jakieś różne momenty, ale nie chcę po prostu pokazywać innych. Dużo do zamazywania twarzy jest potem. Teraz jesteśmy już sami, myślę. Witam was oficjalnie nad Morskim Okiem. Piękna panorama. Tutaj wyżej macie czarny staw, czy jakoś tak. Zapiszę wam to dokładnie. Teraz nawet nie myślę, bo... O matko, jak ciepło, wiecie. Ciepło jest strasznie, 34 stopnie. Jednak wejście na Morskie Oko to trzeba się trochę też posilić, żeby wejść. Tak to wygląda, moi drodzy. Mówię wam, byłem ostatnio 2 dni temu na rysach i muszę wam powiedzieć, że jak wchodzić, to tylko od słowackiej strony najlepiej, bo od polskiej macie stromą ścianę. W ogóle zobaczcie, jak tutaj to wygląda. Nie wiem, czy mogę wam przybliżyć. Tak, mogę. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Od słowackiej, od słowackiej macie wszystko o wiele lepiej. Tak jak tam macie na przykład, coś takiego. Tam gdzieś takie podejście mniej więcej od słowackiej, ale to jest, uwierzcie mi, że o wiele lepiej wchodzić od strony słowackiej, jak od strony polskiej, bo naprawdę. Taki krótki filmik to będzie, 4-5-minutowy, nie wiem, zobaczy się. Co jeszcze miałem wam powiedzieć? Znajdujemy się nad Morskim Okiem. Zapomniałem wam powiedzieć, że Zakopane jest, jak dobrze wiecie pewnie, w linii prostej Zakopane, stąd jest jakieś 15 km równo. I w Zakopanym mamy jedną unikatową rzecz. A właściwie to wam zaraz powiem. Mamy jako jedyni w Zakopanym chyba całkiem inne Biedronki, całkiem inne sklepy mają w Zakopanem. Pozdrawiam Zakopanego, jak ktoś ogląda, jak ktoś mieszka Zakopanego, pozdrawiam serdecznie. Fajne Biedronki, w ogóle czyste. Jak mi ktoś nie wierzy, to proszę bardzo. Także jak wspominałem. Także jak powiedziałem, w Zakopanem macie całkiem inne sklepy. Także mieliście teraz zdjęcie dowodowe na to. O kurde. Ja to minąłem i nawet nie zauważyłem. Spójrzcie. Nie wiem, czy widzicie, ale to jest normalnie wodospad. Normalnie, moi drodzy, tu jest wodospad piękny.
także jest tu pięknie. Także już wam pokazałem dowód na to, że sklepy w Zakopanem są jakie są, bardzo ładne. Nigdzie nie zobaczyłem takich sklepów jak w Zakopanem. Jestem pod wrażeniem. No także przepraszam za te wszystkie pauzy. Mam nadzieję, że się nie zdenerwujecie jakoś bardzo. Piękne widoczki, uwierzcie mi. Ale mówię, to miejsce jest tak zatłoczone. W ogóle tego nie mówiłem, więc teraz to powiem. To miejsce jest tak zatłoczone. Uwierzcie mi, jeszcze jak jest taki upał, to już masakra. Wierzcie mi na słowo. Serio. Jest taki upał. Zapomniałem wam też powiedzieć. Kurde, wszystko zapominam powiedzieć, akurat jak coś nagrywam. Tak to mam. Że zakochałem się w sumie w tych górach. Jakby wszystkie inne mnie tak nie podniecały. No może... No... Bardzo całkiem inne te góry są. Bo wiecie, Bieszczady, roślinność, wszystko. Ale kurde, mimo wszystko trochę mi się spodobało. Kurde, jak wyszło na te rysy jako pierwsze, to taki skok adrenaliny był na samym szczycie. Bo ja byłem na szczycie od polskiej, bo koronkę robimy. Jeszcze kurde, nie zrobiłem niestety wszystkiego, ale zostało jeszcze tylko kawałeczek. No. I w sobotę udam się i wtedy w sobotę wam pokażę następne góry. Pokażę wam wtedy Kasprowy Wierch, 1900 coś metrów. Dobra, idę, turyści idą, kurde. Chciałem wam pokazać też wcześniej na rysach, ale nie było takiej zbytnio możliwości, bo mimo wszystko szlak był niestety tak, że nie można było nagrywać, więc przepraszam was. Mam nadzieję, że nie odbierzecie to za złe. No, następny vlog z wakacji, piąty. Teraz jest czwarty, piąty będzie. W sobotę nagram, to nie wiem, w niedzielę, poniedziałek wrzucę. Postaram się jak najszybciej miniaturkę zrobić. No. No, bardzo, bardzo ładnie, mówię wam. Tylko dużo turystów, no. Dlatego tak co chwilę muszę przerwać to nagranie, bo potem to wszystko do montażu. Wszystko, pauzy. Wszystko. Nie zrozumcie mnie źle. No. Pójdziemy sobie kawałek tym szlakiem. Także oficjalnie vlog z wakacji otwarty. O kurde. No, także vlog z wakacji 2022 już oficjalnie jest. I będzie. To nie koniec. Nie, nie, nie. Kurczę, ale tu pięknie. Tylko tutaj być. I jeszcze raz być. Tam w oddali macie chatę pod... Nie, co ja gadam. Jaką chatę pod rysami. Sami wiecie. To miejsce staje się coraz bardziej z roku na rok. Coraz bardziej popularne. Coraz więcej tutaj obcokrajowców też przyjeżdża. Naprawdę pięknie. Chyba woda jedna z najczystszych w naszym kraju. No. Także tak to pięknie wygląda. I cóż, do zobaczenia następnym razem.